Witam serdecznie Państwa, Panie i Panów, koleżanki, kolegów, sąsiadów. Tydzień temu nie spotkałem się z Państwem z kilku powodów. Nie było jeszcze wtedy wyników badań przeprowadzonych wewnątrz mieszkań na wniosek osób, które reprezentują mieszkańców naszej dzielnicy. Dziś mam je przed sobą i za chwilę opowie o nich mój zastępca, pan Tamborski. Ponadto przez spotkanie z Państwem chciałem się spotkać z profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który jest autorem dokumentu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji prowadzonych przez spółkę Portka. Dodam jeszcze, że mój zastępca z przedstawicielem mieszkańców w tej dzielnicy spotykał się już trzykrotnie. Absolutnie nie jest celem dzisiejszego spotkania potyczka z Państwem, ponieważ też jestem mieszkańcem tego osiedla, tej dzielnicy, też mnie interesuje dobro mieszkańców tu mieszkających. Mieszkam na Radzikowie już 26 lat i tak jak ostatnio moja sąsiadka usłyszała rozmowę w autobusie dwóch pań. No przecież gromek nasz prezydent nie pozwoli nam się tu truć. I taka jest prawda, bo mnie też interesuje moje zdrowie i absolutnie jestem z Państwem w tym temacie i dlatego będę Was popierał i z Wami walczył. Ale zarazem druga pani mówi tak, nie, ale gromek już wystawił dom do sprzedaży. To go nie interesuje. Jest to nieprawda. To jest mój rodzinny dom, budowany przeze mnie. Nie ma tam cegły, które mnie rotknął. I myślę, że do końca żywota tam będę mieszkał i moja rodzina. Jestem po wielu spotkaniach z prezesami spółek i osobistych wizytach na terenie istniejących inwestycji. Wiem, że zarówno oczyszczania ścieków, jak i kompostownia są źródłami nieprzyjemnych zapachów. Przecież te zapachy nieprzyjemne to nie wzięły się pół roku temu, rok temu, 10 lat temu, 20 lat temu, bo kompostownia istnieje od początku lat 90. Zresztą nie ukrywam, że ta kompostownia już na początku swojego tworzenia była tworem absolutnie starej technologii. A w tej chwili to jest złom, powiem tak. A co do oczyszczalni? No oczyszczalnia, proszę Państwa, ona istnieje już przeszło 100 lat i my się przeprowadziliśmy do tej oczyszczalni, a nie ona do nas. I rzucane słowa gdzieś tam, żeby wynieść tą oczyszczalnię w inne miejsce, no ja nie widzę takiej sytuacji, bo miasta Kołobrzeg nie stać na to, żeby tą oczyszczalnię przenosić, ale stać ją na to i spółkę, która będzie modernizowała. Modernizuje i będzie modernizowała. Nie jest moją winą, że planowane w latach 90. nasadzenia ochronne nie doszły do skutku. Poprzedni prezydent, który tu bywa na spotkaniach i mówi to, co mówi, miał dopilnować tego, żeby 20 tysięcy drzew było nasadzonych. Sam byłem świadkiem jednej rozmowy z panią prezes Dymecką. Niestety nic z tego nie wyszło. W chwili obecnej jest ogłoszony przetarg na posadzenie czy nasadzenie 20 tysięcy drzew i tą inwestycję będzie realizowała spółka Wszystkie Wodociągi z naszą spółką drugą Zieleń Miejską i dołoży się do tego firma Portka. Także 20 tysięcy tych drzew będzie nasadzonych, żeby hamować to, co wychodzi z tamtych jakby rejonów. Chcę podkreślić, ponieważ na ostatnim spotkaniu ktoś rzucił temat, że prezydent Gromek i Rada chce tu umieścić ciepłownię. Zgadza się? Było coś takiego z ramką. Absolutnie jest to kłamstwo. Ten, co to powiedział, czy ta, co to powiedziała, nie znają prawdy. Już kilka miesięcy temu, dokładnie w roku 2009, na sesji orzekłem, że żadnej ciepłowni, żadnego mecu tu nie będzie, bo nie będziemy komasowali smrodu w jednym miejscu. Tą inwestycję mec. Oczywiście trzeba zmodernizować źródło nawet opalania tego gazem, ale to są inne jakby zamierzenia spółki prezydenta tego miasta, gdzie w chwili obecnej jesteśmy na poziomie rozmów z Agencją Mienia Wojskowego w celu przejęcia nie w tym rejonie, a w innym rejonie terenu, ażeby jakby drugą część tego mecu przenieść i tam modernizować. Jestem po rozmowach z panią prezes Miejskiej Wodociągu Kanalizacji. Jak się okazuje, te rozmowy wiele mi dały, ponieważ z oczyszczalni też jest ten nieprzyjemny zapach. I tam jest jeszcze jeden z jakby osadnik, który miesza to, co miesza, to nasze to miesza, nie? I w chwili obecnej
poleciłem pani prezes, która jest i może potwierdzić moje słowa, że w 2010, pod koniec roku, najpóźniej w 2011, ostatni osadnik ma przykryć za kwotę 600-700 tysięcy. Żeby to było praktycznie hermetyczne i nie wydobywało się swobodnie tak, jak to się wydobywa na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, stwierdzam jedno. Największym jakby smrodem to jest na dzień dzisiejszy kompostownia. Byłem tam w piątek. Nie było aż tak źle. Bo jest zima, zgadza się. Dlatego też nie będziemy robili w tej chwili badań, ponieważ sanepid wojewódzki stwierdził, że w taką pogodę nie ma sensu robić tych badań, dlatego czekamy na temperaturę dodatnią i to dość wysoką, żeby w tamtym okresie robić te badania i przekazać te badania i mnie osobiście i Państwu. I twierdzę jedno, że pan prezes, który także tu jest, pan prezes Jakubasik, dostał zadanie. Albo postara się o środki z ochrony środowiska i z Unii i zmodernizuje, zrobi tak zwaną hermetyczną kompostownię, albo szukamy innego miejsca. Szukamy innego miejsca. Albo, jest to jest możliwe, albo jesteśmy od 8 miesięcy w rozmowach z władzami miasta Koszalin, bo wiecie, że tam tworzyć tą spalarnię. I nawet dzwoniłem w piątek do pana wiceprezydenta Kubowskiego i powiedziałem: Andrzej, licz się z tym, że prawdopodobnie nasze śmieci będziesz odbierał. Jeden jest szkopuł w tej całej całości, że te śmieci mogą trochę drożej kosztować albo i więcej, ale musimy coś wybrać. A oni liczą na Kołobrzeg, ponieważ tak jak tu w tych ulotkach jest napisane, że spalarnia musi mieć swoją odpowiednią ilość śmieci, żeby to się opłacało. I liczą na nasze śmieci kołobrzeskie. I dlatego też, jeśli my jesteśmy miastem uzdrowiskowym, miastem turystycznym i mamy uciekać z tymi nieprzyjemnymi zapachami i z tymi inwestycjami, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Zapłacimy trochę drożej i do Koszalina będziemy wywozili. Tak jak mówiłem, zostały zrobione te badania, które zostaną odczytane, są one jakby obiektywnie ocenione. Nie ma przekroczonych norm. Jeśli są tam jakieś składniki, które są wykazane w tych badaniach, to one się biorą z niszczonej kanalizacji z domu, bo tak mi powiedziano, lub z mebli, które są polakierowane czy pomalowane różnymi chemicznymi sprawami, lub gdzieś tam benzyna i dlatego są tam jakieś te normy niezerowe, bo nie ma szans na to, żeby była zerowa norma. Nawet jakby tu badania zrobił, to nasze kurtki, które są w większości jakby z elementów chemicznych, też pokażą, że nie będzie ta norma wyglądała na 0,0. Ustawa dopuszcza rozpiętość. W sprawie planowanej biogazowni zamierzam spotkać się z zarządem warszawskiej spółki AEG i rozmawiać o zmianie jej lokalizacji. To jest mój cel. Kończąc, powiem tak. Jak najbardziej jestem zainteresowany tym, żeby moja rodzina, moi sąsiedzi, wszyscy mieszkający na dzielnicy Radzikowo, na osiedlach Witkowice 1, 2, 3, 4 i w Kołobrzegu nie odczuwali skutków tego, co my sami wytwarzamy. Bo my sami wytwarzamy przecież w końcu to, co się utylizuje i jakby realizuje. Żebyśmy się czuli bezpiecznie. To jest bardzo ważne, bo ja też chcę jeszcze pożyć długie, długie i szczęśliwe lata. Powiem tak, ja dziękuję uprzejmie za wsparcie dotychczasowe i naciski Państwa, bo to Wy robicie, szczególnie Rady Osiedla, radnych stąd. Ale ja mówię o czym innym. To już sobie rozliczajcie Radę Osiedla po swojemu. Za to, że tak wiele przez ten ostatni okres 3 lat zrobiliśmy. Szkoła podstawowa nr 6, ulica Koralowa, kanalizacja i drogi na Radzikowie 2. No i teraz chodnik, przygotowujemy się do realizacji nie remontu, tylko zrobienia chodnika na ulicy Sternowskiej.